do tych, którzy będą słuchać mojej opowieści. Nie jest to spowiedź czy kiepski plan na mą cześć, lecz wyrwany z kontekstu fragment mojego życia, przez którego dane mi było się zmienić. Hejka! Cześć! Dostałeś moją wiadomość? Nie odpowiedziałeś na nią. Tak, dostałem. Gratuluję. Patrząc na to, jak długo szukałaś tej pracy. Dzięki! To co teraz robimy? Może pójdziemy do tej nowej kawiarni, niedaleko tego miejsca, gdzie się poznaliśmy. Słyszałam, że mają cudowny ogród. Słuchaj, musimy porozmawiać. Tym razem na poważnie. Rozumiem, coś się stało. Dawno nie pytałam, co u ciebie. Wszystko w porządku? Jesteś taki milczący to ostatnio. Nie jest w porządku. Będę z tą szczery, ja dobrze wiesz, że nie potrafię nadążyć za twoimi pomysłami, a ostatnio było mi jeszcze trudniej i po prostu ja nie wiem, czy ja potrafię to dłużej ciągnąć. Ale nie mówisz chyba, że... Tak, mówię. Nie układa się nam i chyba potrzebujemy przerwy. Musisz w końcu zejść na ziemię, Nicole. Nie no, czekaj, Julian. Na pewno twoja matka ci coś nagadała. Jaka matka? Matka nie ma tu nic do rzeczy. Słuchaj, serio musimy sobie zrobić przerwę. Może to poprawi naszą relację. Czy to przez te tanie romanse, które będąc nastolatką oglądałam w hurtowych ilościach? Nie byłam na to gotowa. Ale nadszedł koniec. Nie tylko mojego związku, ale również i mojego dotychczasowego podejścia do miłości. Jeżeli młodzieńcze zauroczenie można w ten sposób nazywać. Nie wiedząc, co o tym myśleć, pojechałam na umówione wcześniej spotkanie z Dominiką, przyjaciółką, która w tamtym czasie mi imponowała. Cześć, Niki, siadam. Hej, co się stało? Wyjaśniwszy przyjaciółce, co zaszło tego dnia, otrzymałam automatyczną odpowiedź. Nie powinnaś się przejmować, serio. Wiem, brzmi to brutalnie, ale jakby nic z tym nie zrobisz. Chodź, wyjdziemy gdzieś może dzisiaj. Zapomnij o tym. Nie, no nie mogę. Mam jutro zaliczenie z literatury. Z czego? Z oświecenia. Wypożyczyłam 100 z książek z biblioteki, żeby przygotować się do wkuwania, ale Montesquieu, Rousseau, kompletnie mnie to przerasta. Czuję, że nie dam rady, a jeszcze do tego czuję się fatalnie. Okej, okay, rozumiem. Myślałam, że wyjdziemy gdzieś może. Okej. Okay. A ty przypadkiem czegoś nie masz na to? Mam dopiero wieczorem. Zresztą do Krzysia chyba nie zależy się nauczyć, więc pójdę na poprawkę we wrześniu. Słuchaj, Niki, bo w zasadzie wiem, że czujesz się teraz fatalnie i tak dalej, ale przecież obsługę nie miałabyś może pożyczyć mi dwie dychy. Oddam na pewno, jak zwykle, ale na pewno dałam się jej naciągnąć. Nie pierwszy raz zresztą. Aktorką była przed nią. Nie mogłam odmówić, bo honor nie pozwalał i brakło mi pewności. Czy miała problemy, czy nie? Pojęcia nie mam. Wiem jednak, że to, jak zwykle, sporym było nadużyciem. Nie mając sił na naukę, poszłam spędzić wieczór sama. Siedziałam nad wartą i jak idiotka myślałam, że nic mnie dobrego w najbliższym czasie nie spotka. Do tego ostatkiem sił próbowałam sobie przypomnieć oświeceniowych filozofów, którzy plątali się gdzieś w najdalszych zakątkach mojej świadomości, zakopani na etapie liceum. Wkroczyłam w przestrzeń, w której panowały spokój i cisza. Wszyscy obecni tam ludzie przyglądali mi się z dużym zaciekawieniem. W końcu jeden z nieznajomych zwrócił się w moją stronę. Witaj, my się chyba nie znamy. Mam na imię Xawery. Możemy porozmawiać? Zgodziłam się pójść za nim. Z początku niechętnie, bo ludzie tam obecni wydawali mi się zacofani, jakby pochodzili sprzed wieków. Xawery szybko pokazał, że byłam w błędzie. Faktycznie, nie mieli obycia z technologią, ale mój przewodnik wykazywał się prawdziwą mądrością. Zadawał mi wiele pytań na temat mojego świata. Jestem pod wrażeniem, więc mówisz, że europejskie państwa to republiki.
Macie zagwarantowane swobody obywatelskie? Trójpodział władzy? To nie jest takie proste, jak się wydaje. Myślę, że wszędzie są problemy. Korupcja, utarczki polityczne, układy. Największe, jakby się mogło wydawać, demokracji na świecie, władzę może sprawować faszysta. Faszysta? Tak, to takie określenie na osobę, która nie szanuje innych ludzi i ich pochodzenia. Dla nas tolerancja i uszanowanie innych kultur to ważne cnoty. Jednakowoż ten, kto przychodzi tutaj, a nie pragnie dostosować się do naszych praw, zostaje wyrzucony z naszej społeczności. To nasza najwyższa kara. Najwyższa? Tak. Nie sądzisz chyba, że stosujemy karę śmierci? Egzekucja byłaby barbarzyństwem. A czy w szczególnych przypadkach to nie byłoby właściwe? Nie pojawił się tu nigdy taki przypadek, który zezwalałby na taką reakcję. Aż strach pomyśleć, że moglibyśmy dopuścić się czegoś takiego. Nie wyobrażam sobie, jak nisko musiałaby upaść cywilizacja, która miałaby w swoim prawie na przykład publiczne ukamieniowanie. Mogłam wierzyć mojemu przewodnikowi. Mieszkańcy enklawy stanowili wzorowe społeczeństwo. Wszelakie spory rozsądzali z kulturą. Przeciwnicy odnosili się do siebie z szacunkiem i słuchali rad Xawerego. Mój podziw dla niego rósł, ale bywały chwile, w których kompletnie się z nim nie zgadzałam. Jego ocena naszego świata była dość krytyczna. Choć doceniał niektóre z jego idei, to jednak krytykował obłudę, kult pieniądza i przywiązanie do technologii. Czy zatem wiesz już, dlaczego odebraliśmy ci twój przyrząd? Myślę, że nie rozumiecie jego przydatności i że zupełnie niepotrzebnie się go boicie. To jest w gruncie rzeczy niebezpieczne. Słuchałem twoich opowieści o cudach, jakie dostarczyła wam technologia, o odkryciach cywilizacji. Nie mogę jednak stwierdzić, że ów chwalony przez ciebie postęp poszedł w dobrym kierunku. Dlaczego? Odnoszę wrażenie, że owa technologia pochłania was. Odbiera wam część siebie samych. Jesteście zatopieni w świetlistych obrazach i nie używacie tego. Nie używacie rozumu, nie przeżywacie doświadczeń. Czy u was wszystko dzieje się online? Słuchałam jego przemowy i wiedziałam wtedy, że mam do czynienia z anachronicznym myśleniem. Postanowiłam się jednak nie kłócić z mym rozmówcą, bo wiedziałam, że argumentować potrafi niezwykle sprawnie i szybko przewyższyłby mnie w dyskusji. Jesteście zasypywani słowem, zalewani informacjami. To samo dzieje się w waszej edukacji. Wbijacie do głowy niepotrzebne daty i pojęcia. Powinniście odkrywać sensy. Tu się zgodzę. Zawsze to mówiłam, tylko może trochę innymi słowami. Ale podstawówka, gimnazjum, liceum, wszystko nauczyło mnie tylko i wyłącznie wkuwania. Czyli takiego bezrefleksyjnego uczenia się na pamięć. A powinniście uczyć się właśnie myśleć. Zgodziłam się z moim nauczycielem. Zauważyłam, że jest coraz bardziej zadowolony z mojego rozwoju. Po pewnym czasie oznajmił, że ma zamiar włączyć mnie do swojej społeczności. Ale postawił przede mną jeden warunek. Miałam wyzbyć się wszelkich przyzwyczajeń z mojego świata. Nie mogłam się na to zgodzić i zaczęłam myśleć o ucieczce. Zanim jednak wykonałam ruch... Hej, to jest teraz. Obudziłam się w autobusie. Świat Nipuanów to był tylko sen. Miejscami niezwykle naiwny, a jednak dał mi w pewien sposób do myślenia. Siedziałam tu, w cieniu centrum handlowego, siedliska wielu krytykowanych przez Xawerego przywar naszego świata. Długo myślałam nad tym, co można zrobić, by go poprawić. Do niczego to jednak nie prowadziło. Cóż bowiem mogłam zrobić ja sama? Cześć, jesteś nauczona na egzamin? Tak i nie. To znaczy, niektóre rzeczy z tych, które będę miała na egzaminie, śniły mi się w drodze do domu. Wow, to jest straszne. A, nie do końca. Tak naprawdę wiele mi to uświadomiło. Ale nie będę ci o tym mówić, bo pomyślisz, że oszalałam. Okej, to nic nie mów. Dominika, odłóż ten telefon. Chciałam z tobą porozmawiać twarzą w twarz. A, Dominika, odłóż go. Jak się z tobą stało? Chodź, może pogadajmy o twoim dzisiejszym zaliczeniu. Okej, teraz serio zaczynam się z ciebie bać.